Hej, 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 z tej strony Jakub, a tutaj pora na kolejny odcineczek z inwazji Mongo na Królestwo Shannon. Pora kontynuować nasz marsz ku Rylos. Ach, ten utwór muzyczny z soundtracka Heroesów 4. No nie potrafię się skupić i wczuć w klimat, kiedy leci taka spokojna, ciekawa. Nie wiem, jak to nawet określić. Po prostu, jak to słucham, to mam po prostu chęć usiąść sobie, nie wiem, przy jakimś głupim drzewie, albo na jakiejś tam łące i po prostu mieć wszystko w dupie. Poprawmy mój kapelusz zwycięstwa. Więc, jak mówiłem, mam po prostu ochotę sobie usiąść, poleżeć, posiedzieć i mieć wywalone, zwłaszcza po tym, co dzieje się w naszej covidowej, ukochanej, nieszczęśliwej ojczyźnie. Ale dobra, teraz dosyć w pewnym sensie przyziemniejsze sprawy, więc po prostu Mongo! Koniec tury! Tak. O! Ja nie mam widoku na tych panów. Kurczę, muzyczka się zmieniła. No co za paskudna grupa, ale kopalnia złota. Autorzy wiedzieli, co postawić, żeby mnie odstraszyć, ale z drugiej strony mamy zębacza, ale grupa to może być się... Właśnie, w Heroesowym znaczeniu grupa, co to jest? Mało? To jest do 3. Kilka to jest od 4 do 9, więc grupa jest z 10 do 20. Więc 12 behemotów przykładowo. Do tego grupa cyklopów, czyli też może z 15 ich. Nie, za krótkie nóżki mam, żeby móc pościgać się z tą grupą o zwycięstwo. No dobra, Mongo. Czy trzeba teraz się zastanowić, co ja mam tu zrobić? On tutaj odkryje ten bohater, no dobra. No bo z jednej strony mogę zraszować i spróbować odbić, zdobyć jedno miasto ludzkie, życiowe. Życia? Przystań. Bo właśnie, bo w Heroesach 3 nie było problem z nazwami miast. No po prostu był zamek, to byli ludzie. A tutaj jest frakcja, to jest ogólnie życie. A jak kurde... Mógłbym przygotować, poszukać ten mój instrukcję do Heroesów 4, tam ze złotej edycji. Z tych pięknych czasów, kiedy instrukcja to nie była jedna strona, tylko ładnie opisana, wszystko było, część fabuły zawarta, jednostki, wszystko miało brzytelny, ładny opis. Czekajcie, z soundtracku, który ma nazwę angielski, frakcja życie to chyba Haven ma nazwę. No nie, bo to nie będzie, no nie oszukujmy się. Może chodzi o przystań, może tak przetłumaczyli nasi panowie lub panie, ale chyba, no nieważne. Specjaliści ze CD Projektu. Tak, coś mi się kojarzy, że to była przystań. No bo natura ma rezerwat. Azyl to jest frakcja chaosu. My to jesteśmy Stronghold, czyli twierdza. Magowie, ład to jest akademia. No, trupy to nekropolia, to wiadomo. Tak, więc może spróbujemy zdobyć północną przystań. No w sumie spróbujmy, zapiszmy na trójeczce. Tam gdzieś się też szlaja ten ich dosyć moczarny bohater, więc sytuacja może nie być taka prosta, jaka może się na początku wydawać. Nie zdążą kupić, więc ja i tak bym nie zdążył tu dotrzeć. Okej, przydałaby się tu karawana, ale 4000 dla... To zrobimy troszeczkę inaczej. Panowie, zaryzykujemy, panowie wyjdą, tak, bo pani nie ma. I pójdziecie takim taką okrężną drogą jako posiłki dotrzeć do Mongo, a my w tym samym czasie
No to by było dobre, bo o połowę większy ten przychód. No a. Ale no. Tyle to kosztują budynki czwartego poziomu. Przepraszam bardzo. A nie mogę. Ale uwierzcie mi, około tam 14-15 tysięcy kosztują. Dobra. No, patrzcie, nagle się znalazła grupa. To i tak są za słabi, żeby chyba się obronić. Tak. Pozbądźmy się pierwszego problemu. Ach, te mury obronne! Zabierz kontratak? Kurde, nie wziąłeś? On zabolało. Nie rzucamy do środka. Nie chcę zaryzykować straty tych ziomali. Powiększyć straty tych ziomali. Kurde, nie zdążyłem. O. No. Tu już nie dam rady. Dobra. Więc północna przystań będzie nasza. Ty się, Mongo. Nie! Nie popełnię tego samego błędu, co w kampanii chaosu. Nigdy więcej. W kampanii nie chaosu. Kampania chaosu jest podstawowej kampanii Heroesów. To jest kampania Spaza Maticusa. Nie. Tak sądziłem, że nie wiem czemu, ale wybierze tego pana. Tego stworka. Oczywiście 12 gałganów. Dobra, więc teraz nie wolno nam zdobyć drugiego zameczku Sosnowej Rzeki, bo będzie chyba automatyczne zwycięstwo, nie? Tak. Ale troszeczkę golda może nam zarobić, nie? W sumie jakbym tak nie poszedł w te dodatkowe umiejętności, mógłbym spróbować szarpnąć się na magię życia, Mongo. Ale z drugiej strony, no bo chodzi o to, że no ja będę zdobywał te przystanie, więc coś tam mi skapłoby się ze zaklęć, ale... O, krzyżacy chciałem powiedzieć, krzyżowcy. Dobra, wytępmy tą drugą ekipę. I będziemy obserwować naszą tą... No dobra, od was weźmiemy hajs, bo nam się wymskną. Wy i tak? No dobra, zaryzykujemy. To chyba jest główny utwór w przystani. Taki po chodzeniu po mapie. Bo na przykład, widzicie? Ekipa Mongo mają inny jest utwór. Kryształki! To chyba ten utwór nazywa się Prayers? Chyba tak. O, Mongo ma jeszcze ruch, to się przybliżmy trochę. Dobrze, on tam się chyba bunkruje. Włączył mu się tryb, ja pierdolę, mam przesrane. Więc to dobrze. To dobrze. Mongo pójdzie tu. Ty pójdziesz bronić zamek życia. Albo chociaż, albo dalej mój bohaterze z tej gorszej kampanii, z gorszego dodatku. Hehehehe. Dobra. Ile ja zarabiam? 2,5 niecałe. 2,250 dokładnie. Ford. Powiadacie Ford. Dwa i pół, to nie jest tak dużo. Czego nie mam oczywiście? Czego ja nie mam? A! Kryształ, bo wszystko poszło na bechcie. Okej. Nie pamiętam, ile to dokładnie było. Ciebie chyba nie potrzebujemy. A, nie, czekaj, Jakub, sprawdź. Tak, garnuszków nie potrzebuję. Potrzebuję po 5, 10. Poczekajcie, przesunę paseczek, bo mi przeszkadza. Wiecie co? Aha, ja to też jestem przygłupi.
Czekaj, zobaczę jak się nagrywa. Nie, dobra, nic się nie przesunęło. Moją durną interwencją. Dobra. Tik. Pyk. Doskonale. Szarpniemy się na ratusz i zarabiamy chociaż te 3000. Ha! 2,5 dopiero. Dobra, dobrze, te jednostki są tanie jak barszcz ukraiński. A wiecie co? Nie będę wam mówił, że skąd się, że barszcz ukraiński nie jest z Ukrainy, ale... Ale ja mam swoją teorię, dlaczego to jest taka nazwa, ale nie będę teraz tej teorii rozpowszechniał, bo to nieistotne. Istotne są moje plany. Teraz dobrze by było wyeliminować tego pajaca do góry. Aby, bo on tu nie może mnie otoczyć, nie. Czyli muszą się przez tym, żeby mnie zaatakować, muszą teraz zahaczyć co najmniej północną przystań albo te kopalnie. Dobrze by było zahaczyć tą kopalnię jeszcze zdobyć, gdyż będę miał zawsze widok na to, kto tu się porusza mniej więcej. To jest chyba główna armia. Team. Ma ponad setki giermków. To nie będzie problem. To będzie problem. To będzie i to będzie problem i to będzie problem. Dobrze. Teraz pytanie brzmi: czy warto w ogóle tu stracić pieniążki na rekrutację? Otóż nie. Więc pora na taktyczny. Nie wiem, czy to był taktyczny odwrót. Zahaczmy jeszcze o tą. O tą kopalnię rudy, bo tutaj tylko są sporo. O dobra, zaryzykujemy. Najwyżej powtórzymy turę. Ja pierdolę, 30. Nie było kwestii. Spiernicaj! Pora wystawić posiłki, bo on zaraz ruszy ze kontrofensywą. Oj, 3000. I widzicie, ja mam jeszcze hajs. Dobra, Jakub, koniec narzekania. Ponarzekałeś sobie w kampanii Spaza. Dobra, mój cyklopie, kochaniutki. Suwaj, rób. Tuptaj. 4,26, to będzie porządne wsparcie. No i do! Tak. Dobra, cofnął się, czyli on tu będzie chyba krążył. Tak, liczę na to. No dobra. To zrobimy tak, zapiszmy na numer 4. Tego pana wyślemy na... Tu na północ, do Ottokara, nie? Ottokar chyba był ten nasz kuzyn Mongo. Tak, Ottokar. Mam nadzieję, że nie podjadą. A ty? Gdzie one są, te moje jednostki? Czekaj. One są dosyć blisko już, nie? Tak, w sumie. Dobra. No to już poważnie zwiększa moje siły. Dobra, więc dobrze by było tu skoczyć. Czwóreczka. Spróbujmy to kopalnie zahaczyć, bo to jednak będzie wsparcie ekonomiczne. I no przy okazji exp. Na wieść o przybyciu twojego kuzyna, czym prędzej wysłaj do niego posłanca, by wywiedział się, czego Ottok szuka. Z czego Ottok szuka w Shannon? Posłaniec wrócił dziś rano, a wieści, które przyniósł, potwierdzają twoje najgorsze obawy. Ottok przybył tu z polecenia króla, by stanąć z tobą do swego rodzaju zawodów. Pierwszy, który zajmie obydwa miasta tego regionu, będzie mógł poprowadzić swoją armię dalej, w głąb królestwa. Przegrany będzie musiał wrócić do domu, okryty niesławą. Cóż za pomysł? Cóż za bezczelność! Trudno. Niech i tak będzie. W takim razie obydwaj, twój kwój i twój kuzyn, dostaną nauczkę, której prędko nie zapomną. Jesteś Mongo. Nie tylko zajmiesz obydwa miasta wroga jako pierwszy. Nie spoczniesz, póki twój pyszałkowaty kuzyn nie zostanie odesłany na północ w łańcuchach.
Totale creep! Wojna totalna! Nie tylko atakujemy tych, co napadamy, lejemy się ze swoimi. Co może pójść nie tak? Nie wiem. O. Cholipka. Mają... Czy tu warto budować fort? Nie, nie warto, bo nie mam za co. Ta zagroda ale daje, nie? Co chwilę mam jakieś bardzo duże ilości. Śmigaj! Śmigaj! No i siup, jedziemy z koksem. No dobrze. Czekajcie. O, musiałem schować jeden nie wkurzający mnie pasecek. Dobra. Przyjacielu. Odkrywco. O, darmowa kopalnia. Zobaczmy w ogóle, gdzie ta forteca tego naszego bezczelnego kuzyna się mieści. Dziesiątki. A tu pewnie są balisty, czy nie? Dobra. Spróbujmy naszą wzmocnioną armią posiłować się z tą grupą. Jakub, to są łucznicy. Ale ekw ci potrzebny. Tankuj. Zabierz kontratak. Teraz w drugą stronę. Kurczę. Zablokowałem sobie dostęp. No, subcio. Zmarnowałem potencjał nomadów. Balisty. Piąteczka. A ile w ogóle masz do expa, mój wielki dobywco? Ile masz expa? Ile masz expa potrzebnego do następnego levelu? A, napisane jest. 784. No to tu powinno się go zdobyć, nie? Nie oszukujmy się. Cyklop będzie grał główne skrzypce. Otóż to. Poczekaj. Jest duża szansa, że się na nim... na niego się skupią. No dobra. Czy on tam dotrze? Może. Zaryzykujmy. Pełna strzała. Osłabmy tych. No wy... No stratę, no nie oszukujmy się. Ich nie boli. Jest! Dobra. Pełna strzałka. Doskonale. To było do przewidzenia. Trzech nomadów. Auć. Może ta zagroda to nie taki zły pomysł? Dobra, pójdźmy w odporność na magię, chociaż jeden stopień. Tu są jego jednostki, czyli sobie transportuje je pan, ten zły pan. Tu jest... Tu ma Fort Ogrów. Czyżby to oznaczało, że on ma w zamku cyklopy, a nie na zewnątrz? O,
pan mnie ściga? Czy ten pan mnie tu ściga? Zaryzykujmy. Wow! Drugi poziom! Nie zdobędziemy, bo trzeba będzie chyba bronić obrońcą. A nie, nie trzeba jednak z obrońcami walczyć. A może pójdziemy w tą zagrodę? 15 tysięcy. Ale 30 rudy. Ale no nie oszukujmy się, boost by był piorunujący. A jednak kontrofensywa wysyła tego słabszego, żeby mi pokazać, gdzie raki zimują. No dobra, spróbujmy go sprowokować. On nie, jednak zaatakuje, nie oszukujmy się. Zaatakuje mój posteruneczek. No dobra, więc zobaczmy, co tu jeszcze jest do odkrycia. Tu ma zamek Nordy. Mało innowacyjnie, ale z jednej strony my mamy zamek, który nazywa się posterunek. On mnie goni, nie? On mnie chce wpierdzielić. No i mi wpierdzieli. Kapitule... Co? W sumie to było do przewidzenia. To nawet bardziej niż było. Dobra! Więc tak, odbijemy posterunek, weźmiemy jednostki. Tak. One ruszą jako wsparcie, dotrą w drugiej turze. A my rozpoczniemy marsz ku naszemu przeciwnikowi. Dziś stanął przed tobą posłaniec od twojego kuzyna. Butnie nakłaniając cię do natychmiastowej kapitulacji w zamian za prawo bezpiecznego powrotu do domu. Kazałeś wychłostować Łotra za bezczelność i wytarzać go w łajnie behemotów. Uuu, zabrzmiało śmierdząco. To powinno wystarczyć, by Otok zrozumiał, co sądzi o jego propozycji. Wybudował mi fordzik! Jaki uroczy bombasek! Ale frajer! No dobra! No dobra! Kim ja jestem, żeby odmawiać takich luksusów? No dobra! 15 tysięcy! Więc tak, potrzebuję 10 tylko drewienka, czy tak. Jedno idzie tu. Reszta idzie tu. A dawaj, zero. To też nam nie jest potrzebne w sumie. To też nam nie jest potrzebne. Zaraz odbijemy kopalnię. Ile mamy? Serio? Really? Na styk! Dobra, bierzemy. No. I mamy ile? Prawie 5 cyklopów na tydzień. A, bo Mungo daje taką 0,3 cyklopa. Dosyć ciekawa statystyka, nie oszukujmy się. No i pyk. Według twoich szpiegów Otok niezwykle gwałtownie zareagował na powrót swojego posłańca. Twa odpowiedź odniosła zatem oczekiwany skutek. No dobra. A może mi jeszcze ratus wybudowali? Dobra, nie śmieszkujmy się z tych poronionych osobników. Pyk. Jeb. Serio? No. Panie, ty sobie idź, bo jesteś koksem. Yeah! Wchodzimy na terana. Czekaj, mogę? Ale mogę go, yeah! Jest bezużyteczny, doskonale, wejdź sobie tutaj. Nie? Nie, Mongo nie bierze jeńców. Spaza monety mogły zahipnotyzować, ale nie nas. Nas tylko obchodzą uszy i kolczyków i inne ciekawe
części ciała, które odstają z ich organizmów. Pamiętajcie, my mamy doktrynę Mongo. Zero jeńców, czystki, niech żyje. W sumie Mongo. Inne rzeczy nas nie, inni nas nie interesują. No nie, z takiej koksy nie jesteśmy, nie będziemy ryzykować. Ale ty możesz rzucić. Można nazwać nasze ruchy, że to jest wojna manewrowa. No ratuszu mi nie zbudował, ale o radę miasta to się postarał. Arenę honoru. Co ja będę narzekał? Spróbujmy naszych sił z tą kopalnią. Może podjedzie. Nie odważyły się, kanalie. No dobra. To my zapukamy do nich drzwi. Prawie jak Pan Jezus. He. Dobra, już nie śmieszkuję. Tankuj, Mongo, zabierz kontratak. Wyj, może ten odsłoni się widoczek. Niech atakują, spokojnie. No dobra, nie udało się. Powtarzamy manewr. Siup! Mongo Mongo, dziki zębat teraz kogoś sobie z... Serio? No tego nie przewidziałem. No aż mnie zatkało. Na szczęście olali mojego nomada. Cholerny pieniek! Już zrozumiałem tych obywateli, Shannon, że tak wszystko równali z ziemią, bo przez takie coś mój manewr został zakłócony. Ale Mongo na razie usikiem jest beznadziejnym. Ale trafia chociaż. Jednego straciliśmy. I poziom! Nie, to nie jest szokoli. Zrok. Dobra, idziemy do naszego przyjaciela. Pyk. No, on tu będzie krążył pomiędzy tymi dwoma miastami. Dobra, więc ruszamy na północ. Zwiększymy. Zobaczymy tam. Ej, coś mi teraz zaświtało w mojej tej główce z wielkiego stratega. Tam gdzieś jest budynek do cyklopów. Zabrzmiało strasznie przyjemnie. Dobra, nie ty. Ty. A mogę wykupić wszystkich, czy nie? Ile mam hajsu? Poczekajmy jeszcze jeden dzień i weźmiemy wsparcie. No łaskawie się skapnął, że w sumie mogą nas widzieć stąd, nie? O, ktoś wybudował forcik. Pusty. Dobra, teraz mój przyjacielu. Ruszaj do posterunku zebrać jednostki dla swego wodza, bo tak nakaże ci największy strateg, czyli ja. Kilka cyklopów, to będzie bolało, zwłaszcza jak będzie na wieży. Nie, wieży jeszcze nie ma. A gdzie ten jego pajac? Nie mówcie, że zginął w pojedynku. To by było przykre z jednej strony. Poczekajmy. Zabierzmy mu kontratak. Bij! Cholerne mury! Dobra, spróbujmy się przebić. No i to jest dobry... Dobra rzecz. Dobra, on teraz przyjmie... Au! Z drugiej strony. Coś ty narobił!
Nie! 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 To jest idealny cel! Czy to robi ta gra mi specjalnie? Było dobre posunięcie. To też było mądre posunięcie mojego przyjaciela, wrogiego cyklopa. No nie, bo dostanie. A to już było genialne posunięcie mojego dzikiego zębaca. No nie oszukujmy się, cyklop tu jedyne coś u nich robi. Wiecie co? Ja się wycofam. Żeby nie było replaya. Ile masz? Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. No dobra. No jakąś cenę trzeba zapłacić, nie? Bolało. No bij! Jeden dziki zębac. Ajajajajajajajajaj. Ty, to nie powiem co z nimi. No ale no jakąś cenę trzeba ponieść. No ja jestem nie boli. Jakby istniała maść na ból dupy, to teraz bym sobie ją użył. On tam naprawdę zginął. Ja pierdolę. Nawet tak samo wybudowaliśmy. Tak zastanawia was, czemu ja tak nagle ucichłem, ale no po prostu musiałem przeanalizować, co tu się odpierniczyło, wiecie. Wpierw był szok, potem było niedowierzanie i ten, i reakcja śmiechu, a teraz po prostu jest... Ja pierd... Dobra, myślę, że to jest idealny moment, żeby zakończyć tym dosyć interesującym zwrotem wydarzeń. Chyba rozpoczyna się kontrofensywa. Albo tylko znowu chcą mi złupić, jeżeli można tak określić to, ten posterunek. No ale cóż. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony czas. I do zobaczenia w przyszłych epizodach. Nara. No, teraz wszystko gra.